Nazywam się Rafał Pawłowski. Zawodowo prowadzę fundację Brak Barier, która jest skierowana do osób głównie z niepełnosprawnością ruchu, ale również mamy w swoich szeregach osoby niewidome. No ja też jestem, można powiedzieć, od zawsze tak z kulturą. Zawsze gdzieś tam interesował mnie film. Szybko też, to można powiedzieć, z bajek wyrosłem. Bo już 10 lat miałem, już przestałem oglądać bajki, jakoś mnie to tak nie do końca bawiło, nie do końca cieszyło i też jakby no lubiałem oglądać już takie poważniejsze filmy, również gdzieś tam po nocach ceremonie Oscarów, gdzie tak naprawdę jak rodzice spali, to często się budziłem po cichu włączając telewizor i dopóki nie zostałem gdzieś wykryty, że jednak coś gdzieś światło od telewizora świeci, to oglądałem oczywiście i też pamiętam taką scenę, jak nie wiem, który to był rok, ale chyba Roberto Benigni, jak zdobył Oscara i zaczął skakać po tych fotelach, to tak sobie wyobrażałem, o kiedyś to ja tak będę skakać i zdobywać Oscary, tak? Więc takie gdzieś tam miałem marzenia. Tak w wieku nastoletnim, 16-17 lat, też miałem pierwszą taką kamerę, gdzie gdzieś tam ze znajomymi coś tam próbowaliśmy kręcić różne, więc gdzieś tam pisałem nawet lekkie scenariusze, gdzieś tam potem nagrywaliśmy, także, ale to bardziej to tak, no, bardziej tak hobbystycznie bym powiedział. Lubiłem dużo takich filmów typu Skazani na Shawshank. No potem wiadomo, z wiekiem też troszkę w innym kierunku filmowym gdzieś tam podążałem i też dużo oglądałem na przykład Davida Lyncha filmów, gdzie naprawdę są mocno pokręcone i kilka razy trzeba naprawdę je obejrzeć, żeby tak naprawdę zrozumieć sens. Kino z takich dostępnych kin nie ma za dużo w Krakowie. Było kino w Plazie, dawnej Plazie, które już nie istnieje. To kino było takie najbardziej dostosowane, gdzie można było w środku siedzieć tak naprawdę, bo były te sale, że się wchodziło od środka i można było siedzieć. A przeważnie te kina w Krakowie, no to z dostępnością jest tak, że do pierwszego rzędu się dostaniesz, a jednak w pierwszym rzędzie no nie jest wygodnie. No i tą głowę trzeba cały czas zadzierać, więc nie rozumiem ludzi, jak można nie słuchać muzyki, bo ja nawet pracując cały czas praktycznie, gdzieś tam coś piszę wniosek, piszę sprawozdanie, czy jakieś inne rzeczy załatwiam zawodowo. Wszędzie ta muzyka w tle leci i w taki sposób jakby no nie wyobrażam sobie innej jakby pracy, więc ta muzyka dzień w dzień gra, tak? A na koncerty, na pierwszym koncercie to już byłem dorosły. Nie wiem, ile mogłem mieć lat, z 19, 20, więc tak naprawdę dosyć późno na koncerty zacząłem chodzić. Parę lat temu też byłem na przykład na Pearl Jam, to 3 godziny uczta muzyczna, naprawdę. Więc też to byłem taki zadowolony. Też lubię, jak jednak nie robią to wykonawcy tak mechanicznie, tylko po prostu chcą przekazać coś tą muzyką i też jestem w stanie na ten czas koncertu, tam 2 godziny, czy nawet dłużej, zapomnieć o jakichś takich problemach, o pracy i się zrelaksować, więc naprawdę mi to dużo, dużo pomaga, dużo daje. Raczej też jak szukam już koncertów, to tak naprawdę sprawdzone miejsce, jak widzę, że gdzieś tam jest koncert w jakimś miejscu, w piwnicy, no to nawet nie myślę o tym, żeby gdzieś tam próbować się dostać na ten koncert w piwnicy. Jakby no, to jest problem z dostępnością, że niestety organizatorzy często nie myślą właśnie o osobach z niepełnosprawnością, że mogą chodzić na koncerty, na festiwale. Czy tak samo na przykład w teatrze, no, w Krakowie tutaj są 3-4 teatry, gdzie jeszcze jako tako osoby na wózkach są w stanie się dostać, ale no, no jest to ciężkie. Dla mnie kultura dostępna jest czymś takim, żeby każda osoba, bez względu na niepełnosprawność, mogła skorzystać z tego muzeum chociażby na przykład, czy też z teatru, czyli swobodnie się poruszać
po przestrzeni teatru, wejść do teatru, usiąść w wybranym, powiedzmy, przez siebie, a nie narzuconym z góry miejscu, bo tak jak wspomniałem, czy kina w Krakowie, czy większość teatrów, no to jest siedzenie w pierwszym rzędzie, gdzie no nie jest to dla nas komfortowy wybór, tak? Więc no nie do końca jest tutaj dostępny. Może z muzeami jest troszkę lepiej, choć też często gdzieś tam napotykamy schody chociażby, tak? W tych muzeach, więc myślę, że to nie jest do końca dostępność, tak? Tutaj. Thank you.